Siemaneczko, w 124 części Let's Play Gothic 3 ostatnio utłukliśmy Suguta, czyli złodziejskiego asasyna. Na razie koczowników zostawimy przy życiu. Chociaż kurde, faktycznie ta droga koczowników w porównaniu do drogi asasynów jak na razie wypada bardzo słabo, delikatnie to ujmując, ale dobra, niech sobie żyją. Nie wiem, czy on będzie później do czegoś potrzebny. Możliwe, że będzie, więc dobra. Sugut w każdym bądź razie padł. Troszeczkę reputacji nam wskoczyło, ale dalej jest mało. Chciałbym te 75 mieć minimum. Ale no tą świątynię bym musiał teraz ruszyć. Może sobie na razie ją odpuszczę. Strasznie dużo tutaj jest tych, kurwa. Tych, dzikich krwiopijców. Jakieś... Dobra, może ich załatwimy. Odłóż broń. Dobra. Właśnie. Pięknie. Nie ma... Różnią się czymś? Nie. A normalnie krwiopijca też był dziki, czy tylko po prostu krwiopijca się nazywał? Kurde, teraz nie jestem pewien. Może oni niczym wyjątkowym się nie różnili. Dobra, plan jest w tym kierunku iść. Tutaj jest jakiś też kolejny mag, ale jego chyba sobie odpuścimy. Tutaj chodźmy. Jesteśmy w sumie niedaleko, w połowie drogi, więc... grzech byłoby nie spróbować. Tam mamy jakieś kolejne namioty. No dobra, chociaż my musimy iść bardziej chyba w tym kierunku, nie? No. Ale ciekawie mnie. Czy to będą jacyś następni koczownicy, czy kto tutaj będzie urzędował. Dzień dobry. Nie mam pojęcia, zaraz sobie z nimi zagadamy. Nie, mamy tu paladyna, patrzcie, patrzcie. Chyba się nie pogniewają, co? No. A mamy też, o, zajebiście łóżko, będzie można się przykimać. Świetna skrzyneczka. Naprawdę. Dobra, troszeczkę tutaj sobie pozbieramy tego wszystkiego. Zanim z nimi pogadamy. Paladyna to się tutaj nie spodziewałem. Są tutaj przy tych ruinach. Że tutaj nie było jakichś tych... potworków, odważnie. Ja tu widziałem gdzieś kuferek, czy mi się wydawało? Nie, chyba mi się wydawało. Byłem przekonany, że tutaj gdzieś kuferek jeszcze jeden jest. Ale może mi się... może mi się wydawało tylko. Dobra, teraz się rozejrzyjmy po tych ruinach, ale pogadajmy z nimi. A może najpierw jeszcze to sobie przeczytać. Nie, myślałem, że będziemy mogli to przeczytać. Dobra. Ej, ty! Masz wodę? Proszę, napij się. Już daliśmy mu chyba wino, dziękuję. Nie? Dziękuję. Wspaniałe uczucie. 500 ekspa, spoczko. Co ty tu robisz? Jesteś zbiegłym niewolnikiem? Podawanie się za kogoś innego raczej się nie powiedzie. Nie wydasz mnie, prawda? Z pewnością mogę ci coś dać. Pozwól mi odejść, proszę! Co powiesz? Wszyscy mnie ścigają! Ukradłem klucze do świątyni Mora Sul i sprzedałem wpływowym ludziom. Musiałem jednak uciekać, zanim zdążyłem sprzedać ostatni. Okej... Kto z Mora Sul kupił od ciebie klucze? Ciekawe. Miałem 4 klucze. Najemnik imieniem Kirk słono zapłacił za jeden z nich. Drugi sprzedałem Illi, a trzeci szefowi miasta, Gonzalesowi. No. Dobra. Okej, no to już coś wiemy. To znaczy, że wciąż masz klucz do świątyni. Daj mi go. Dobrze, mam tylko nadzieję, że zostawisz mnie przy życiu. Dobra, nie panikuj. Domyślam się, co planujesz. Chcesz otworzyć świątynię? Wiedz, że jest ona obłożona klątwą. Jakież to? Stary Mezir mnie przed tym ostrzegł. Mówił, że otwarcie świątyni ściągnie na nas wielkie nieszczęście. Już jest jedna otwarta, jest pełno zombiaków. Co się gorszego może stać? Będzie jeszcze więcej zombiaków?
Podobno miałeś 4 klucze do świątyni. To prawda. Nie wiem jednak, ile ich w ogóle stworzono. No 5. Jeśli więcej niż 4, to pozostałe muszą być gdzieś blisko Morasul. Przynajmniej tak zadanie mówi. Dobra, jeszcze dziada okradniemy na koniec, chociaż no 10 ekspa tylko miał. No i trzeci klucz do świątyni. Aha, mi wydawało... Byłem przekonany, że chyba 5 jest, nie? Zaznaczone, ale może mi się tylko... Dobra. No mniejsza. Pogadajmy sobie teraz z nim. Mam już naprawdę dość tej okropnej pustyni. Mam dla niego list? Co się stało? Nie dość, że dręczy nas ten straszny upał, to jeszcze musimy się użerać z tymi głupimi bestiami. Miałem obóz na północ stąd. Pewnej nocy przybyły pełzacze piaskowe i niemal mnie zabiły. Jeden z nich pożarł cały mój dobytek. Zwyczajnie go połknął, rozumiesz? Ale zanim uciekłem, dałem tej bestii niezłą nauczkę. Cholerny pełzacz pewnie do tej pory leczy rany. No cóż, nigdy tam sam nie wrócę. Uwierz, to prawdziwe piekło. Brzmi jak zadanie dla nas. Co w tej krainie robi Paladyn? Przybyłem tu ze świętą misją. Magowie ognia wysłali mnie po ogniste puchary. Tak. I udało mi się jeden znaleźć. Uwierz mi, to nie było łatwe. O. A teraz mój puchar jest w brzuchu tego piekielnego pełzacza piaskowego, wesoło wędrującego przez pustynię. Dobra. Jaki ja mam list dla ciebie? To jest dobre pytanie. Kurwa, teraz go znajdziesz tu. A czekajcie, list. Zastanawiam się, czy to nie będzie... właśnie. Ojciec wewnętrzny sobie... No, tak, coś czułem. Dobra, to fajnie, że mamy tego gościa już znalezionego. Przekimamy się, zanim pójdziemy szukać... tego pełzacza. Zajebiście, że tu łóżko jest postawione. Dobra, mam ten list dla ciebie. Co? Zastanawiałem się, od kogo to jest. Zobaczymy. To jest od mojej córki. Tak bardzo za nią tęsknię, ale na razie nie mogę wrócić. Mam tu niedokończone sprawy. Powiedz jej, że ze mną wszystko w porządku. Jak tylko tutaj wszystko skończę, na pewno do niej wrócę. Jak tylko tutaj wszystko skończę. To za twój wysiłek. Przyda ci się na pustyni. No oczywiście. Dobra. Chodźmy. Chodźmy znaleźć tego rannego pełzacza piaskowego. Nie muszę szukać tej paskudnej bestii. Wiem dokładnie, gdzie jest. Dobra. Podążaj za mną. Nadszedł. Od razu mi się przypomniało, jak wiecie, gdzie ten Denis jest z zadaniem z Goty związany z LTM-em, żeby mu broń dać, to dajcie znać, nie? Bo w poprzednim odcinku, kurwa, nie dokończyłem przez to. Zresztą wiecie, oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, o co mi chodzi. Czy idziemy zgodnie, tak, idziemy zgodnie z mapką, dobra. Okej, okay. Na świętą misję został wysłany, no i dobrze, no. Teraz zobaczymy, gdzie są te kurwa barachła. Ciekawe, czy ten pełzacz byłby wcześniej do znalezienia, czy on był tak oskryptowany, że tylko gadając z tym paladynem, on się wtedy respił, nie? No ale dobra, mniejsza. Oby tutaj był. No jest trochę tych pełzaczy. Sam się o to prosiłeś. Nie chcę trafić w Kurta. Dobra. To zaraz źle dla nas skończy. Mama. Dobra. Tobie już podzielę. Tylko na to spójrz. To moje stare obozowisko. No widzę. Dobra. Ranny pełzacz piaskowy nie żyje. No i bardzo dobrze. Ta bestia była opętana przez samego Beliara. Wierz mi. No, zjadła puchar, więc w sumie całkiem możliwe. Co z twoim ognistym pucharem? Znów będę potrzebować twojej pomocy. Rozetnij brzuch tego pełzacza piaskowego i wyjmij mój artefakt. Potem zabierz ten przeklęty puchar do magów ognia, do Nordmaru. Ja będę szukać dalej. Może znajdę jeszcze kilka tych artefaktów. Dobra. Nie ma to jak gorący ogień. Ciekawe, ile bym dostał reputacji u orków za oddanie pucharów. Właśnie muszę sprawdzić.
Za co można tam jeszcze troszeczkę punktów dostać, bo kurde, no chciałbym się spotkać z tym Kanem, nie powiem. Zwłaszcza, że pierwotny plan praktycznie, prawie byłem pewien, znaczy prawie byłem pewien, nie, no bardziej kierowałem się drogą najemników, nie, niż buntowników. Ale jednak poleciliście mi ze względu na modyfikację, że lepiej i więcej treści jest dodanych właśnie po stronie Innosa. Tam chyba były te ogry. Jesteśmy tutaj. Tu jest jakiś kolejny mag wody, kuźwa. Tylko pytanie. Ja się zastanawiam, czy on nie jest czasami gdzieś. Aha, poczekajcie, bo tu mamy artefakty Adanosa. Tu też jest jakiś mag wody. Nie, odpuścimy go sobie, bo ja nie wiem, czy to nie będzie związane już z Morasul jakieś zadania. Może jakieś klucze, szukanie. A chciałbym, zanim pójdę do Morasul, udać się do Bakaresztu. No. Więc myślę, że tak zrobimy. Kierunek Bakaresz. Tepniemy się do Bensali. Powiemy tam, raport zdamy o tym Sugucie. Dobra. Rozprawiłem się z Sugutem. Świetnie. Niechaj za swoją zdradę spłonie w królestwie Beliara. Odwaliłeś kawał dobrej roboty, a za dobrą robotę należy się złoto. No i super. Nawet troszkę tam sypnął. Dobra. Troszkę kapuchy też masz, dobrze wiedzieć. No nie wiem, co by tutaj za tą świątynię byśmy aż tyle punktów dostali, nie wydaje mi się. Tu jeszcze jakieś zadania może będą, tylko może później, a może... Cholera wie, co bym tu jeszcze musiał zrobić. Zobaczymy, jak mu to powiem, co on zrobi. Daro mi ufa, więc walcz u mego boku. Udowodniłaś swą wartość, Mora. Udam się z tobą do świątyni, aby walczyć z potępionymi. Ale nie wchodźmy do środka! Mory zrobiły ten bałagan. I Mory muszą go posprzątać. Daj znak i wyruszamy. Dobra. Nie, nie, nie. A propos, oglądałem przedwczoraj Preya, najnowszego Predatorka. Ci orkowie zajebiście z postury, z twarzy przypominają Predatorów. Przynajmniej mi się tak kojarzy. Oczywiście oni mają takie szczęki bardziej ludzkie niż... A Predatorzy, wiadomo, mają takie... na górze i na dole, nie? Takie, nie wiem jak to nazwać, kurde, wiecie o co mi chodzi, ale to spojrzenie, te oczy, ten kształt czaszki, no kurwa. A propos, bardzo fajny, udany, na pewno lepszy niż ten z 2018 roku, gdzie kurwa na koniec ludzie dostali strój Ironmana na walkę z Predatorami i ogólnie okazało się, że Predatorzy tak w zasadzie poszukują, przyjechali na planetę Ziemia po autyzm. Tak w skrócie telegraficznym. Zdecydowanie lepszy. Niektórzy twierdzą, że najlepszy Predator od czasów jedynki. Ja się z tym oczywiście nie zgadzam. Z dwójeczka też była zajebista. Upalne. To było Los Angeles czy Chicago? Nie, chyba Los Angeles. I ganianie się po mieście, on morduje te gangi. Dwójeczka też była zajebista. Nie zgadzam się, że to jest najlepszy od czasów jedynki. Ale jest na pewno zdecydowanie lepszy niż ten ostatni. I jak najbardziej polecam. Naprawdę, fajny motyw. Dżungla, cofamy się do czasów Indian. Podoba mi się to. W dobrą stronę to poszło. Dobra. Także to tyle, jeśli chodzi o nowego Predatorka. Tylko jest dobrze. Szkoda, że tu kursor się nie pokazuje, gdzie aktualnie jesteśmy. No, tylko gdzieś jest tam. Byłoby to naprawdę dużo wygodniejsze. Oj, takim jeszcze raz zasejwujmy, żeby gierka się nie zbagowała, jak będę wczytywał na tym ślizgu. Nie było nas chyba na tej drugiej wyspie, nie? No chyba po dziennik w ogóle płyniemy tego byłego pirata. Okej, no jest niezły... O kurwa. Dobra, niezły komitet powita... Dobra. Niezły komitet powitalny tutaj nas przywitał. Dobra, napij się. No, o kurwa.
Nie spodziewałem się, że od razu tyle ich ruszy na mnie. Ale ogniste jaszczury są tutaj zdecydowanie słabsze niż powinny. Dobra, dawaj ten kolec jadowy. Coś tutaj jeszcze? Dobra, tutaj mamy jakiś kuferek. Zaraz zobaczymy, co tutaj... Nie, tutaj są kosztowności. Oby ten dziennik tutaj był. Dobra. No piratów to tutaj na pewno nie ma, no bo... Przecież piraci byli przy tej Esmeraldzie, tam nawet jeden miał chyba imię jakieś. Ale nie mogliśmy z nim pogadać, bo od razu się rzucali na nas. Tak mi się przynajmniej kojarzy. Dobra. Oj, nie zauważyłem pana. Dobra. Mamy stado, znaczy statku. Oj, oczywiście, ostatni musiał mnie zatruć. Przecież byłoby zbyt pięknie. Myślałem przez chwilę, że mam 12 tych mikstur i się wystraszyłem, ale nie, mamy 31 teraz. A, jest to oczywiście te jaszczury. Wiadomo, jakimś syfem muszą jak zwykle zarazić bez jego. Czy coś tutaj jeszcze jakieś gówno jest, które trzeba ukatrupić? No oczywiście, że tak. Dobra. Oczywiście. Oczywiście, że musiał. Dobra. Nie widzę skrzynki i zaczynam się troszeczkę martwić, a na pewno jesteśmy na dobrej wyspie. I to powinno być na początku. Okej. Korzeń leczniczy. No to raczej to nie jest to. Tak mi się wydaje, że to o ten dziennik chodzi. A nie o po prostu jakiś zwykły skarb. Może on jest gdzieś zakopany. Ja nie zauważyłem tego. Kurde, oby tak było. Oby się nie okazało, że na marne tutaj przybyłem. Nie, no nie wydaje mi się, żeby to było w tym kuferku. Były same kosztowności chyba, nie? Na spokojnie. Nie no, skarb to byłby zaznaczony czaszką. Kurwa. A? Zwracam honor. Tylko to trzeba stargetować. A, dobra, nie... No tak. Trzeba stargetować to. Tylko na to spojrzę. Piracka skrzynia. Skrzynia ze skarbem. A, to jeszcze... Dobra, no tak. W kurwie jakbym klucza nie miał. Dziennik pokładowy. Jeden z ważniejszych dokumentów statku. No i zajebiście. I mamy troszkę zawartości. Echo przeszłości. Bardzo dobrze. O, żebym taki kurwa kuferek zostawił tutaj. Zaraz sobie ten dziennik przeczytamy. Dobra, wybuchowe strzały zawsze są na plus. Muszę się nich w końcu nauczyć, ale nie chcę mi się tam leźć na ten Nordmar. Dzienniczek przeczytajmy. Mam nadzieję, że będzie do przeczytania coś. No nie, on jest tylko do oddania. O Jezus, jaka lipa. No dobra, myślałem, że sobie coś poczytam. Jesteśmy tutaj, a może byśmy tą małą wysepkę jeszcze sprawdzili, jak już tą mamy wyczyszczoną? No w sumie czemu nie? No, a przyszły odcinek zaczniemy od... albo może w tym nawet tepniemy się jeszcze oddać tego questa. Tamta jest jeszcze mniejsza i ona chyba jest dość blisko. Zobaczymy, ale nie będzie tutaj żadnych piratów raczej. Są jeszcze jakieś inne wyspy tutaj w... Są jeszcze takie główienka są, ale to już sobie odpuścimy. Chodźmy zobaczyć, bo ta jest w miarę blisko i jest mała. Więc szybko skoczymy. O Jezus. To ogrów tu się nie spodziewałem tutaj.
One raczej chyba nie potrafią pływać. Napijmy się zdecydowanie, coś tam jeszcze łazi. To się ich tutaj nie spodziewałem, ale może być niezły skarb, jak one tutaj są. Pytanie, co tam jeszcze łazi takiego. Aha, jakaś tu rozpieprzona chatka jest. Aha, dziki krwiopijca. Sam tutaj byłeś? Dobra, zobaczmy. Kuferki, no oczywiście, że się opłacało. Zobaczmy następny. Ogniste strzały również się opłacało. Może najpierw przeskanujemy tą wyspę. Dobra. Dobra, przynajmniej nas niczym nie zarażą. Piaskowy topielec, okej. Taką urozmaiconą trochę faunę tutaj mamy. Ogry, krwiopijcy. Teraz jeszcze topielce mamy na deser. Dobra. Okej, okay, chyba tutaj... Aha, skorpiona piaskowego jeszcze mamy. O, mamy zapalone ognisko. W problemie. Okej, okay, coś tam jeszcze na pewno jest. To wszystko na tej jednej wyspie się tak tolerowało wzajemnie. Coś nie chce mi się wierzyć, żeby ogry tego skorpiona... Albo żeby ten skorpion te ogry tolerował. No ale dobra, uszkodzona skrzynia. Dziedzictwo dziadunia. Klucz z brązu. Co to jest? Przywódca niczego? Uff, 500 sztuk złota. Jak nieźle. Okej. Zobaczmy, co to znaczy. Interesujące. Nowe zadanie, gdzie jest guru? O, pisaliście mi o tym zadaniu. Już chyba jakąś kiedyś taką skrzynię znaleźliśmy, gdzie nie mieliśmy klucza. Dziedzictwo dziadunia, księga pierwsza. Gdy dotarła do nas wieść o śmierci dziadunia, ogarnął nas smutek i żal. Jego dzieło nie było dokończone, a przecież świat miał stać się lepszy. Opuszczeni czekaliśmy na wojownika, który mógł nakierować nas właściwą ścieżką. Dokończenia dzieła dziadunia. I tak też się stało. Jeden z braci rozpoczął kontynuować jego dzieło. Pełne zapału postanowił pierwsze zapału postawił pierwsze kroki na ścieżce dziadunia. Wśród pozostałych braci, włączając i mnie, panowała niepewność. Jednak zdecydowaliśmy się podążać tą nową, otwartą ścieżką. Męcząca droga, kamienna droga, pełna zawiści i pułapek. Gdy odjeżdżaliśmy, tylko nieliczni machali nam na pożegnanie. Co gorsza, część nawet próbowała nam przeszkodzić. Nasza wyprawa nie zaczęła się pod szczęśliwą gwiazdą. I tak wyruszyliśmy ze zbyt dużym obciążeniem wprost w do nieznanych krain. Nikt z nas nie mógł powiedzieć, że nie spodziewaliśmy się niebezpieczeństw. Podążaliśmy za znakami, które prowadziły nas w ciemności. Gdzież on jest? Czy odpoczywa na szlakach... co? Hashishinów? A może ukrywa się w labiryncie łańcuchów górskich Nordmarów? Dobra, zobaczmy jeszcze sobie zadanie. Echo, gdzie jest guru? Kurwa, jak to nie ma żadnego wpisu? O Jezu, to będę teraz na pomacku szukał tego? No dobra, zobaczymy. W każdym bądź razie tutaj sobie zakończymy odcinek. Opłacało się sprawdzić jeszcze tą wysepkę. Na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i na razie.